Cześć, witam Was bardzo serdecznie, troszeczkę w takiej nietypowej pozycji, ale niestety musiałem się zmieścić w kadrze. Takie warunki, wybaczcie. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić, zaznaczam moim zdaniem, najlepszy monitor dla naszych retrosprzętów. Ja akurat się nie zaliczam do kolekcjonerów, mogę się dopisać do użytkowników retrosprzętów. Nie mam tego za dużo, mam Amigę 1200, mam Commodore C64 oraz Playa 1 PSX-a. No i dzięki temu monitorowi bezproblemowo sobie te moje sprzęty podłączam. Bardzo ładny design monitora z 2005-2006 roku, który obsługuje rozdzielczości, szczególnie Amigowe, w 15 kHz. Najważniejsze co w tym monitorze, ze względu na jego wiek, należy w zasilaczu wymienić od razu kondensatory, bo one potrafią sobie puchnąć i robić jakieś szkody na płytce zasilacza. Ja akurat zaopatrzyłem się w takie cztery monitory. Jest to model LG M1717A. Jest czasem możliwość kupna tego monitora na znanych nam portalach aukcyjnych i niejanuszowa cena za taki monitor jest w widełkach między 80 a 100 zł. Także jak macie gdzieś jakieś oferty za 200 lub więcej, no to zastanówcie się dwa razy. Co najważniejsze w tym monitorze, to że jest to monitor z telewizorem. Zasilanie VGA z kart czy tam euro. Wideo, lewy, prawy głośniczek na cincze, wejście antenowe i S-Video, do tego słuchawkowe. Jak sobie podłączam moje sprzęty do tego monitora, to zaraz Wam pokażę. Zaczniemy może od Amigi. Do podłączenia Amigi pod ten monitor używam takiego adapterka. Podłączenie jest proste, do tego dołączamy jeszcze kabel VGA i to wszystko. Jeżeli chodzi o ten monitor, to ja bardzo dobrze wiem i pod filmem załączę taką listę monitorów obsługujących rozdzielczość 15 kHz. Zahaczając o monitory, które niedawno wyszły z Belinei, czy też Samsungi z tych samych lat co ten LG. Niestety na Samsungach zdarza się lekkie drganie oraz sama czcionka nie jest tak wyrazista jak w tych monitorach. Ja Wam to za chwilę przedstawię, żebyście widzieli na własne oczy. To oczywiście będzie jakaś taka amatorka w wykonaniu, ale chciałbym Wam jak najbardziej uwidocznić możliwości tego monitora. O, tu świetnie widać. Na Samsungach zdarzają się rozjazdy czcionek. Tutaj tego nie ma. I monitor pozwala na wyświetlenie obrazu w rozdzielczości 640x400. Teraz sobie przejdźmy. Myślę, nie będziemy dublować, przejdźmy sobie do Commodorka, bo tak samo wygląda podłączenie PlayStation 1 przez cincze. Jeśli chodzi o Commodore 64, naszego Commodorka ukochanego, no to tutaj szału nie ma. Podpinamy sobie obraz, dwa cincze, lewy, prawy dźwięk i możemy raz się przyjrzeć z bliska, mam nadzieję, że to ujmę w jakiś dobry sposób. Ostrość musi kamera wybrać. Widzę, że dzisiaj ma z tym jakieś problemy. O, tutaj fajnie łapnęła. Naprawdę nie ma jakichś większych zakłóceń tego obrazu, także ja jestem ogromnie zadowolony, biorąc pod uwagę, że na przykład przy Amidze musiałbym wydać kupę kasy na skandable.
Są te monitory też w 19 calach. Miałem taki jeden. Naprawdę obecnie na rynku trudno je trafić. Przerobiłem, przyznam się, wszystkie monitory, jakie były na rynku polskim dostępne. Kupowałem, odsprzedawałem potem moim kolegom ze świadka retro. Szczególnie jeden był bardzo zadowolony, bo dostał ode mnie naprawdę fajne sztuki. Ja sobie to testowałem po prostu z ciekawości i osobiście zostałem przy tym monitorze. Myślę, że na sam koniec mogę Wam pokazać, co znajduje się ciekawego w menu tego monitora i zakończymy na tym ten krótki filmik. Przy tym menu to pewnie będzie bujać obrazem, bo będę musiał wciskać te przyciski, ale jak już dotrwaliście do końca, to polećmy od samej góry. Przytrzymam ten monitor. Strojenie anteny, funkcje obrazu, kontrast, jasność, tak jak widzicie, PSM to jest ustawianie obrazu według takich standardowych, zaprogramowanych ustawień. Co tam dalej? Dźwięk, stonowany, muzyka, kino lub użytkownika. No, to sam nie wiem, co to jest. AVL jest włączony, balans. Zegar, czyli możemy sobie ustawić, kiedy ma się monitor, telewizor 2 w 1 wyłączyć. Język, teletekst, blokada i włączenie, wyłączenie podświetlania matrycy. I tyle. Dzięki, że do końca dotrwaliście. Tak jak wspomniałem na początku, na sam koniec pod linkiem zamieszczę listę monitorów LCD obsługujących 15 kHz. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. We'll be right back.